Siemanko wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek 5 ćwiczeń, które pomogą Ci w human fladze, czyli ludzkiej fladze. Zapraszam. W ludzkiej fladze najbardziej pracuje mięsień naramienny, mięsień grzbietu, prostownika, skośne brzucha oraz proste i pośladkowe. Także jedziemy z tym. Rozgrzejcie się dobrze. Pierwszym naszym ćwiczeniem będzie wzmocnienie brzucha, czyli mięśnie proste i mięśnie skośne. Następne pokażę Wam wstawkę, czyli jak utrzymać pozycję do flagi. To lecimy. Łatwiejsza forma, czyli wznosimy kolana do klatki piersiowej oraz trudniejsza wersja, czyli wznosimy stopy do drążka. Pokazuję łatwiejszą. Łapiemy się, mocny, pewny chwyt. Ciało spięte, brzuch spięty, nogi lekko przed nas, dajemy i wznosimy kolana. Naszą dolną rękę, lewą bądź prawą, ja w tym momencie dałem prawą rękę, dajemy sobie pod chwytem, żeby to był komfortowy chwyt dla Was, a górną rękę dajemy sobie na chwytem, łapiemy, bo ta ręka będzie nas praktycznie utrzymywać. Ćwiczenie numer 2, które mi osobiście pomogło, ponieważ widzę bardzo często, że ludzie łapiąc drabinki mają moment kołysania, czyli uciekania do przodu bądź właśnie do tyłu przez zły chwyt. Ja osobiście uczyłem się tak, że złapałem sobie dolną rękę i górną rękę w takiej pozycji, żebym był jak najbardziej stabilny i trzymał się jednego. To jest ćwiczenie numer 2, czyli utrzymanie pozycji w jednej płaszczyźnie. Bez bujania, do przodu czy do tyłu. Utrzymać się w jednej pozycji. Jak to wygląda na rurce pionowej? Powiedzmy, że do pull dance'u. Łapiemy sobie dolną rękę, blokujemy łokieć, trzymamy mocnym, pewnym chwytem. Górną rękę łapiemy otwartym chwytem, nie łapiemy małpim, zamkniętym, tylko łapiemy otwartym, tak jest dla mnie wygodniej. I trzymamy się. No i jesteśmy przy ćwiczeniu numer 3. Pierwsze ćwiczenie, wzmocniliśmy swój brzuch. Drugie ćwiczenie, złapaliśmy na drabinkach bądź rurce swój chwyt, swoją pozycję, żeby nas nie bujało. Więc trzecie ćwiczenie będzie to unoszenie nóg do góry. Możemy to robić wersją siłową, czyli trzymanie pozycji, oj, nie złapałem chwytu, trzymanie pozycji i unoszenie. Bądź wersja niesiłowa, opuszczanie nóg, czyli moją lewą nogą podnoszę się i wybijam ją do góry. I opuszczam. I opuszczam. Ilość serii, ja myślę, że od 2 do 4. A ilość powtórzeń, ja myślę, że tutaj damy od 6 do 12. Ponieważ nie jest to łatwe, są to negatywy unoszenia, już przy samych kilku powtórzeniach mocno męczą. Naszym czwartym ćwiczeniem będzie próba flagi. Mówię tutaj o byciu jak najbliżej ziemi, żeby delikatnie po prostu starać się oderwać nogi od ziemi i je unieść i lekko przytrzymać. Pokażę. Łapiemy się jak najniżej ziemi, nogi wyprostowane w takiej pozycji i staramy się unieść obie nogi do góry. Tak to wygląda. Ilość powtórzeń od 6 do 15. Ja preferuję w tym ćwiczeniu jakieś 8 do 10. Oczywiście jeszcze pokazuję wersję na rurce. Łapiemy się również nisko, nogi proste i staramy się unieść również je. Przejdźmy do ostatniego, 5. ćwiczenia, jest to ludzka flaga w rozkroku, albo słowem kalistenicznym czy street workoutowym jest to human flaga w stradlu.
pokazuję. Łapiemy się i unosimy nogi. I staramy się jak najdłużej mieć spięte ciało, żeby przyzwyczajać je, a potem już tylko coraz bliżej te nogi, aż je złączymy i zrobimy flagę. Także pamiętajcie, nie ma owijania się, działamy. Siła. Dzięki, że dotrwaliście do końca filmiku. Jestem pewien, że przy tych ćwiczeniach na pewno osiągniecie sukces. Liczę na to, podsyłajcie zdjęcia, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i śledzeniu mnie na Instagramie. Miłego, na razie.